Witam serdecznie w kursie Wstęp do Inżynierii Odwrotnej Programów Komputerowych. Na samym początku porozmawiamy na temat architektury procesorów, co dzieje się z kodem źródłowym, jak wygląda kod maszynowy i czym się różni między Intermediate Language a skryptami. Zbadamy Portable Executable i poznamy Hex Editor HXD. Drugą częścią kursu będzie przyspieszona nauka assemblera. Poznamy podstawowe mnemoniki assemblera wraz z przykładami. W następnej części poznamy darmowy disassembler Jidra od NSA oraz x64dbg i porównamy analizę statyczną z dynamiczną. Po poznaniu disassemblerów przejdziemy do analizy przykładowych programów. Disassemblacja kalkulatora, program zabezpieczony hasłem, odwracanie algorytmu czytającego plik binarny, poznamy cheat engine i zmodyfikujemy pamięć programu, zmanipulujemy kod w czasie rzeczywistym, wstrzykniemy kod i napiszemy bibliotekę DLL modyfikującą kod. Na końcu pozostanie nam odwrócenie kompilacji Intermediate Language i poznanie kodu aplikacji napisanych w C-Sharpie czy Visual Basic. Zapraszam.